Witam Was wszystkich ponownie na kanale TFT Federnight i dzisiaj omówimy sobie, jakie nowe postacie wchodzą do Teamfight Tactics. Wczoraj wyciekły informacje, że będą nowe postacie i nowa synergia w potyczkach taktycznych i zobaczymy sobie, co tutaj jest. Stronka, z której korzystam, to jest How to Play. Zostawię link w opisie, żebyście też mogli sobie zerknąć. Teamfight Tactics, nowe postacie Camille, Chase, Vi i Jinx. Będą oni tworzyć nową synergię, czyli pochodzenie Hextech. Całkiem ciekawe, zobaczymy jak zbalansują oni te postacie, żeby nie były za mocne, żeby ludzie ich nie abuzowali. Podane postacie i pochodzenie trafią na serwery live w patchu 9.16, czyli dokładnie za 2 tygodnie będziemy mogli zobaczyć, jak te postacie się sprawują. Teraz prawdopodobnie są na serwerach PBE, czyli pewnie pojawią się jakieś filmiki na YouTube od ludzi, którzy mają dostęp do PBE, żeby sobie pograć tymi postaciami. Pochodzenie Hextech, czyli synergia, którą oni będą tworzyć, będzie dostępna na 2 postaciach lub na 4 postaciach, czyli tak jak dotychczas działają brawlerzy. Jeżeli na mapie znajdą się 2 lub 4 Hexteki i postacie pochodzenia Hextech, na początku walki na planszy wroga zostaną wyłączone 2 lub 4 losowe przedmioty. Myślę, że to jest bardzo mocne, bo te postacie chyba nie będą dużo kosztować. Tier 1, tier 2, czyli możemy sobie całkiem szybko zebrać 2 Hexteki i przeważnie do kragów ludzie mają tylko 2 itemy, czyli te postacie będą wyłączać te 2 itemy. Myślę, że jest to w teorii całkiem silne, ale zobaczymy, jak te postacie będą operować bez synergii, tylko jako po prostu postacie. Teraz omówmy sobie, jakie są te nowe postacie. Pierwsza postać, którą widzimy, jest to Camille, pochodzenie Hextech, klasa Blade Master, dlatego we wcześniejszym patchu mogliście zauważyć, że jest 9 Blade Masterów, 6 Brawlerów, 6 Gunslingerów, bo będą wchodzić te nowe postacie, które teraz omawiamy. Umiejętność Hextech Ultimatum. Camille rotuje i zadaje obrażenia celowi, którego auto atakowała, a jej umiejętności skupiają się na tym celu. Ciekawe, żeby izolować tylko jedną postać, może to utrudnić hyperkerowanie przeciwnikowi, jeżeli ma on tylko jedną postać do kierowania. Jace, pochodzenie Hextech, klasa Shapeshifter. Ciekawe. Tier 2, czyli teraz na tierze pierwszym jest 2 shapeshifterów i na drugim będzie 3 shapeshifter, czyli całkiem szybko można ich zebrać, żeby sobie dominować early game. Umiejętność Thundering Blow i Transform Mercury Cannon. Chase odrzuca cel, a następnie zmienia formę w zasięgową, otrzymując maksymalną prędkość ataku na kilka pierwszych ataków. Czyli tak jak w normalnym League of Legends działa jego W chyba. To odrzucanie jest całkiem ok. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować i ile on będzie potrzebował many na tą umiejętność, ale możliwe, że będzie on całkiem ok klaczował. Vi, klasa Brawler za 3, kolejny Brawler za 3. Pochodzenie Hex, tak, umiejętności Assault and Battery. Vi wybiera najbliższego wroga i wbija się w niego, odrzucając na bok wszystkich na swojej ścieżce. Kiedy dosięgnie celu, zostanie on porzucony i otrzyma obrażenia. To jest trochę dziwne, że wybiera najbliższego wroga i wszyscy na jej ścieżce będą odrzuceni. No, nie ma to za bardzo sensu, bo jeżeli wybiera najbliższego wroga, to kogo ona będzie odrzucać? Czy ona będzie lepsza? Na pewno będzie lepsza niż Warwick. A czy będzie dużo lepsza? No, nie wiem. Nie wygląda, jakby to miała być dobra umiejętność. Jinx, pochodzenie Hextech, jak wszyscy, klasa Gunslinger. To jest ciekawe, bo nie ma drugiego Gunslingera oprócz MF-ki, którą jest całkiem ciężko zebrać. Jinx, myślę, że to jest takie fajne uśrednienie dla Gunslingerów, żeby ich trzymać aktywnych w late game'ie. Umiejętność Get Excited. Jinx otrzymuje dodatkową prędkość ataku po pierwszej eliminacji, a po drugiej zaczyna zadawać obrażenia obszarowe przy atakach podstawowych. To jest całkiem fajne. Myślę, że to bardzo dobrze może się sprawować przy Gunslingerach. Myślę, że to może się bardzo fajnie sprawować w sumie w każdej kompozycji. No, jeżeli nałożymy też na nią Blade Mastera, tak jak to się robi na Tristianę, będzie ona atakować kilka razy i jeżeli się przemieni, to będzie atakować bardzo dużo. Myślę, że w teorii to jest bardzo fajne nakładać na nią Blade Mastera. To w sumie tyle. Nie ma za dużo informacji o tych nowych postaciach. Zobaczymy, jak one się będą sprawować na serwerach PBE, zobaczymy, jakie filmiki powstaną z tymi postaciami i za 2 tygodnie na live serwerach będziemy mogli testować, czy one są potrzebne, czy one są mocne i jak będą działać w mecie, która jest właśnie obecna. To by było tyle, jeżeli chodzi o nowe postacie, które wejdą do Teamfight Tactics już za 2 tygodnie. Na moim kanale również jest teraz giveaway, gdzie rozdaję 750 RP dla jednego widza, jest to inny filmik. Tam możecie zasubskrybować, zalajkować i zakomentować, żeby zostać wpuszczonym do konkursu. Losowanie odbędzie się 3 sierpnia, bo losuję tylko jednego zwycięzcę. Tak więc zachęcam wszystkich bardzo. To wszystko ode mnie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.